Witam, mam moje nazwisko Wiesław Kozłowski. Teraz przypomniałem sobie, znalazłem stary filmik, nagranie rozmowy z prokuratorem Miszograj. No, to jest prokurator, który po prostu jeden z najniebezpieczniejszych przestępców po prostu w Krakowie, który nie zasłynął z tego, co pokazuje, że umorzyła wiele spraw dla wpływowego milionera Adama Dubina, odmowa wszczęcia postanowienia śledztwa ze 189. I teraz włączę to nagranie. Już dawno zapomniałem o tym nagraniu praktycznie. I teraz chcę właśnie... Zaraz... Zaraz włączę. Przepraszam, no jak zawsze nieprzygotowany, niestety. Już. Z panią prokurator Katarzyna Miszograj-Zaręba. Słucham pana. Jest taka sprawa, bo ja założyłem kilka spraw w prokuraturze krajowej i prokuratura krajowa, mimo że... Jak pan się nazywa? I proszę mi podać sygnaturę tej sprawy. Wiesław Kozłowski. Tak. A sygnatura 20 maja 2022 roku. Ma podobno Lewy More. 2DF. 2 listopada 2021 roku. Łamane przez 21. Mhm. 23 lipca 2021 roku. Przeciwko tej ekipie. Lern More. 4 różne sprawy. 3 sierpnia. W prokuraturze krajowej. A nie wiem właśnie, czy tu nie jest zrobione tak, że teraz jest pod jedną. 4 różne połączone. Bo... Proszę pana, no ciężko mi powiedzieć... 20 maja 2022 roku. No ja mam sprawę pod tym sygnaturą zarejestrowaną, natomiast to prokuratura krajowa robi z zawiadomieniami, no to jest już prokuratury krajowej... Znaczy, ja pani powiem, że... Nie mam żadnego wpływu. Proszę pana, jeżeli pan zakładał zawiadomienie, będzie pan informowany... Ale nie, proszę, i proszę... I będzie pan wszystko wiedział, będzie pan się mógł zapoznać... Ja wiem, tylko... Tylko chodzi mi o to, żeby pani zobaczyła, czy to jest połączone, bo ja, czy to jest jedna sprawa, tą co pani ma, tą sygnaturę, czy są przekazane jako cztery pod jedną. Proszę pana, tak jak pan powiedziałam, ja mam jedną sprawę, natomiast nie... Ja wiem, czy to jest, może pani zobaczyć, ja wiem, czy to dotyczy Kaczanowskiego... No dobrze, a kiedy mogę zadzwonić, bo chodzi mi o to, żebym... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale proszę panią, chodzi mi o to, że ja chcę nagłośnić sprawę, bo w prokuraturze w Krakowie ja założyłem sprawę 258, to jest grupa przestępcza. Ja wiem, że teraz będzie po prostu podsyłane i umarzane moje sprawy, dlatego chciałem w prokuraturze krajowej. Ja jestem dogadany z Braunem i Grzegorzem Braunem i chcę nagłośnić. Chodzi mi o... uprawnienia i... No ale jak mam się do... Jak ja mam się dowiedzieć? Jak panu powiedziałam, jest sprawa, no ale proszę pana, to jeżeli prokuratura krajowa przesyła jakieś pisma, to pan jest o tym informowany, więc... Proszę tak, ale ja chcę sygnaturę 271 przeciwko Wicherkowi, bo to jest sprawa prosta. Sfałszował protokół na rozprawie, mam nagranie, mam protokół i nie chcę, żeby mi prokuratora da kolesiom i to umorzyła, bo już mi umorzyli kilka spraw. Tu jest grupa przestępcza w Krakowie. Ja chcę to nagłośnić. Jeżeli pan chce, ma pan prawo się zapoznać z aktami, może pan w aktach sprawdzić, które z pana pism tutaj... Ale nie, rozumiem pani, że ja chcę się dowiedzieć, gdzie jest moja sprawa 271 przeciwko sędziowi tytułującemu się sędziom Pawłowi Wicherkom, który sfałszował w obecności protokolant Jarosz Ordyk, sfałszowali razem na rozprawie i jest po prostu dowód. Tak jak panu powiedziałam, ja prowadzę... Bo wiem, że kolesie mu to umorzą po prostu, ja... 4.2021, jeżeli pan sobie życzy, może pan się zapoznać z aktami, proszę złożyć... Ale czy to jest ta sprawa? I wtedy pan się dowie, jakie są tutaj w tych aktach materiały. Ja pana tożsamości telefonicznej nie jestem w stanie zweryfikować i nie mogę panu udzielić... No to ja mogę podejść za chwilę tam. Dziękuję panu bardzo, w takim razie za telefon, do widzenia. Thank you.
to było pierwsze nagranie tajemniczej pani. No, ona nie pojawia się na rozprawach, ale mamy przynajmniej jej głos. No to jest wyrachowany przestępca. Zresztą jak po prostu mówi, w głosie widać, że to jest bezkarność całkowita. Wie dobrze, że nic Polacy nie są w stanie jej zrobić. I wie dobrze po prostu, komu służy, czyli masonerii, i wie o tym całym układzie. Teraz drugie nagranie. A, to nie to. Już. O co mi chodzi? Może pani teraz nie przysłuje kogoś ważnego. To jest naprawdę ważna sprawa dla mnie. Chodzi mi, proszę panią. Ale proszę mnie zrozumieć. No ale spotkać się pani też nie chce. Chodzi mi o sprawę 271. Czy trafiła pod tą sygnaturę? O to mi chodzi. Sfałszowanie protokołu przez sędziego Pawła Wichelka. Przecież 271 KK to jest artykuł, który popełnił Paweł Wichelek. Fałszowanie protokołu. Nie wiedzieć, że pan rzucając jakąś cyfrą. Dobrze. Wejdźmy do meritum. Ja wiem. Dobrze, ja pani podam jeszcze raz tą sygnaturę i proszę zobaczyć, czy to jest tylko sprawa przeciwko trzem sędziom, czy... Proszę pana, ja tu nie mam sprawy przeciwko, ja mam sprawę na czynnościach sprawdzających na razie. 2BS444.2021. Ja panu telefonicznie powtarzam, nie mogę udzielać żadnych informacji, ponieważ nie jestem w stanie pana tożsamości zweryfikować. Mamy tutaj różne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jeżeli pan jest pokrzywdzonym, zawiadamiającym w tej sprawie, ma pan prawo zapoznać się z aktami. Może dobrze, okej. Przyjechać do prokuratury i z aktami się zapoznać. Dobrze, tylko... A mailem też nie mogę? Żeby... Ja wyślę do pani maila, jakbym dostał od pani maila zapytaniem, czy tak samo w tej sygnaturze jest, czy po prostu podpięli prokuratura krajowa, przekazując do okręgowej, czy okręgówka, po prostu przychodzi mi o to, czy jeden prokurator nie chwycił czterech spraw naraz. O to mi chodzi, bo ja chcę się zlokalizować tą sprawę z 271 przeciwko Wichelkowi. Czy pani dostała z tymi Kaczanowskimi, co przeciwko Kaczanowskiemu i te inne sprawy? Możesz pisać pismo, nie maila, możecie pan wracać pisemnie do prokuratury. No ja wiem, tylko chodzi mi o czas, bo po prostu ja wiem, że u pani się za chwilę zjawi mój teść albo sędzia Wicherek i będą próbować naciskać. Proszę pana domysłu i proszę pozostawić sobie takie... Proszę panią, ja tylko pani powiem... Ja tylko pani powiem jedno, ja pani tylko powiem, strona układ krakowski publikuje to, nagłaśniam sprawę, to nie jest, 271, jak umorzy ktoś, to jest przestępstwo, wie pani. Ja tylko powiem, że jeśli zostanie umorzone 271, to jest przestępstwo z artykułu. Dobrze. Ja tylko mówię, że jeśli pani umorzy z 271, popełnia pani przestępstwo. No i to było nagranie. No i teraz właśnie chcę powiedzieć więcej coś. To jest właśnie ta słynna prokurator Miszograj, co ostatnio Pilarska umorzyła 189 mojemu teściowi Adamowi Dubinowi, który mnie przetrzymywał i roczne dziecko na działce. A ona wcześniej podpięła 5 spraw, które wróciły z prokuratury krajowej w jedną sygnaturę, no i hurtowo umorzyła, a początkowo 189 właśnie przetrzymywanie na działce zamkniętej na łańcuchach przez mojego teścia, mnie i roczną córkę, przekazała do Wieliczki, a później, znaczy tak napisała piśmie, że przekazała sprawę do Wieliczki, a później odmówiła wszczęcia śledztwa bez uzasadnienia. Później sędzia Imielski nakazał jej
jednak prowadzić śledztwo. Próbowałem ją wyłączyć, ale tam się pojawiła pani prokurator Tyżuk z prokuratury rejonowej Podgórze. No i ona odmówiła tego wyłączenia. No i za chwilę dostałem pismo od ponowne odmówienie wszczęcia śledztwa bez uzasadnienia. No i teraz niedawno właśnie opublikowałem przestępca, sędzia Pilarczyk. Po prostu już mój teściu się dogadał. No i umorzyła 189. Wie o wszystkim Babiński, wie ta Zaręba chyba, zastępca chyba prokuratora okręgowego, musiałbym zobaczyć właśnie nazwisko, bo teraz zapomniałem. No wie dużo osób po prostu o tym. No i oczywiście pan Ziobro też wie, co się dzieje w Krakowie. No i pokazuje właśnie to. Właśnie teraz przypomniałem sobie o tym nagraniu, bo właśnie jakoś mi to umskło. No i nigdy ta pani się nie miała odwagi cywilnej pojawić na rozprawach, które były umarzane. No niestety, no. Ja pokazuję patologię skorumpowanych ludzi i po prostu co się dzieje. Tak się dzieje podobno w całej Polsce. No ja pokazuję dowody, które ja mam. To co zrobiła Michelle Grajd, no to po prostu w normalnym kraju powinna by odpowiadać. Ściągnięty byłby immunitet w momencie. No ale no po prostu tutaj zobaczcie sobie nagranie na YouTube, gdzie rozmowa z prokuratorem okręgowym Babińskim, który mówi, że Michelle Grajd nie popełniła przestępstwa. No. Aha, jeszcze oczywiście to, co odnalazłem, że jest artykuł 240 KK, który mówi, że każdy, kto wie o 189 KK, musi zawiadomić prokuratury, więc umorzenie bez sprawdzenia w ogóle, przeprowadzenia jakiegokolwiek śledztwa, no to tu już jest przestępstwo, gdzie było po prostu wyczerpane znamiona przestępstwa, bo mój teściu przyznał się na rozprawie do popełnienia przestępstwa, więc tu już jest po prostu celowość, jest świadomość. No jedynie co by uratowało, gdyby to po prostu prowadził Polak sędzia i Polak prokurator i byłoby normalnie obiektywnie, no to jedynie mogliby go doprowadzić na badanie psychiatryczne i stwierdzić, że był zaburzony podczas po prostu tego przetrzymywania na działce. I tylko na tej podstawie umorzyć mu po prostu. No ale jak taki renomowany człowiek, który właśnie jego wydział pracuje nad szczepionką na COVID, mogłoby się okazać, że był chory psychicznie. No to przecież firma Selvita straciłaby miliony. Po prostu. No niestety, no. Będę pokazywał dalej prawdę, no. I zobaczymy, no. Na razie ludzie po prostu nie chcą tego udostępniać. I trudno, no. No po prostu. Ja robię, co mogę, żeby coś zmienić w Polsce. I tyle.